Ziarno granatu, mitologia według kobiet. 12 pisarek napisało 12 opowiadań o bohaterkach mitologicznych. Zyta Rudzka napisała wstęp, Elżbieta Herezińska, Julia Fiedorczuk, Renata Lis, Aleksandra Zbroja, Agnieszka Jelonek, Grażyna Plebanek, Katarzyna Boni, ja, czyli Barbara Sadurska, Aleksandra Zielińska, Joanna Rudniańska, Weronika Murek i Dominika Słowik. To te pisarki napisały opowiadania do tomu Mitologia według kobiet Ziarno granatu. Pomysł wziął się stąd, że jak opowiadał Paweł Goźliński, pomysłodawca i redaktor tego tomu, Paweł Goźliński widział na swoich półkach różnego rodzaju mitologie, ale wszystkie były napisane przez mężczyzn. I zastanawiał się, gdzie kobiety w tym wszystkim, gdzie połowa świata, gdzie są opowieści tych bohaterek i gdzie głosy tych autorek. Nosił się z tym zamiarem dłuższy czas, aż w końcu doszedł do wniosku, że czas zrealizować marzenie. Zadzwonił do 12 pisarek, zaprosił nas do napisania właśnie tych opowiadań. Zaproponował bohaterki, ale każda z nas wiem, że miała też wolność. To znaczy, jeżeli ktoś chciał pisać o jakiejś mitologicznej postaci, to mógł sobie, to każda z nas mogła sobie wybrać. Ja zdecydowałam się od razu, że napiszę o Penelopie i Kirkę, o właśnie tych dwóch kobietach. A kiedy zaczęłam przyglądać się tej relacji, zobaczyłam, że jest tam jeszcze jedna postać, pomijana, bardzo ważna w życiu Odyseusza. I nawet ci, którzy znają Odyseusza i znają jego przygody i Odyseję Homera prawie na wyrywki, niewiele wiedzą o Euryklei. Eurykleja jest opiekunką, mamką i tą kobietą Odyseusza i tą kobietą, która go rozpoznała jako pierwsza, gdy wrócił na Itakę. Ucieszyła się z jego powrotu, z tego, że żyje i że wrócił. Ale kiedy zdradziła się z tym, że go rozpoznała, Odyseusz złapał ją za gardło, tak przynajmniej jest według Homera, i powiedział: milcz, suko. Pomyślałam sobie, że to naprawdę jest taka postać, której warto byłoby oddać sprawiedliwość. Pamiętam też, że kiedyś dawno, dawno temu, to moja osobista historia związana z Odyseuszem, pamiętam, że dawno, dawno temu Odyseję Homera czytała mi babcia albo opowiadała. Byłam naprawdę małą dziewczynką i zapytałam ją: babciu, a skąd Homer znał te wszystkie historie, skąd on znał przygody Odyseusza? A babcia tak wzruszyła ramionami i mówi: no, chyba mu opowiedziała jakaś babcia. I byłam zawsze przekonana, że to jakaś babcia opowiedziała Homerowi, a on nam. I jakoś tak nosiłam w sobie to przekonanie, że te najważniejsze opowieści opowiadają kobiety. Tutaj jest też wiele innych bohaterek. Elżbieta Herezińska opisała Demeter, Julia Fiedorczuk przepięknie oddała Echo. Dla mnie opowieść o Echu to jest taka najbardziej, to jest kwintesencja tego, co jest poetyckością. Echo mówi cudzymi słowami, powtarza tylko końcówki słów i zmienia w związku z tym sens wypowiedzi. Nadaje nowe znaczenie słowom, które powtarza. Z miłości do mężczyzny traci ciało i już potem, kiedy znika, zostaje tylko jej głos. Niepowtarzalny, inny. Jej właśnie taki bardzo charakterystyczny dla niej. Echo jest najbardziej poetycką postacią według mnie. Renata Lis napisała o Artemidzie, o Eurydyce, Aleksandra Zbroja, Medeę opisała fantastycznie Agnieszka Jelonek w cudownym szafarzu, ponieważ Agnieszka Jelonek zastosowała trik i zrobiła coś takiego, że wprowadziła wątki współczesne,
które są didaskaliami. Bardzo polecam to opowiadanie, jest zaskakujące. Grażyna Plebanek pisała o Pezyfae, o Gorgonie Katarzyna Boni. Ja, tak jak już powiedziałam, poruszyłam Eurykleję, Penelopę i Kirkę, ale oddałam głos jeszcze jednej kobiecie, zupełnie pomijanej, a obecnej w Odysei Homera. Oddałam głos służącej, dziewce, która nie ma imienia i poeci nie nadają jej imienia, piszą o niej szmata, albo dziewka, albo służąca. I ona jest narratorką tego opowiadania, to z jej punktu widzenia widzimy ostatni moment życia Odyseusza i te pozostałe kobiety. Kasandrę opisała Aleksandra Zielińska i też użyła wspaniałego triku. Bawi się czasami, które oddają Kasandry sposób postrzegania świata. Ona w jednej sekundzie widzi to, co było, co jest i co będzie. Proszę to przeczytać, bo naprawdę warto. Jokastę w Szafarzu Współczesnym opisała Joanna Rudniańska. Współczesnym, a nawet troszeczkę futurystycznym. O Ifigenii Weronika Murek. I Korę, to też i będzie dla Was zaskoczenie, bo tutaj to imię noszą dwie postaci. Opisała Dominika Słowik. Naprawdę wspaniały tom, świetne opowiadania. Nowe spojrzenie na mitologię. Jeżeli tutaj ktoś mówi, że jest dużo przemocy, to tak, jest. Ale to dlatego, że ta przemoc jest w mitologii. Ona się zdarzała kobietom. Opisana z punktu widzenia mężczyzn była braniem sobie tego, co im się należało. Prawem wojny, prawem zdobywcy i prawem mężczyzny. Z punktu widzenia kobiet nareszcie możemy gwałt nazwać gwałtem, przemoc przemocą, zbrodnie zbrodnią. No cóż mogę więcej powiedzieć? Po prostu zachęcam do przeczytania Ziarna, Granatu. Wydawnictwo Agora, pomysłodawcą jest Paweł Goźliński, który oddał nam przestrzeń do opisania tych historii. A my oddajemy teraz Państwu przestrzeń do przeczytania tych historii i spojrzenia na mitologię z tej drugiej strony.